30. Szanowni Państwo, kawa z fundraiserem, ja jestem fundraiserem. Oprócz tego nazywam się Ania Anioł i witam Was w ten wtorkowy poranek, jak co tydzień. Czekam na Was oczywiście i na Facebooku, i na Instagramie. Dobrze, coś mi tutaj coś mówi. Okej. Dajcie mi proszę znać, czy jesteście, czy macie kawę, czy macie herbatę, czy co tam macie. I dzisiaj chcę Wam powiedzieć o takich, trochę się tak popastwimy, co? Może nie tak, że bardzo, ale trochę, bo jest mnóstwo rzeczy, które nas wszystkich tak trochę irytują, delikatnie mówiąc, w różnych działaniach organizacji przeróżnych, organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych, okołokościelnych naszych tutaj i innych, które znamy. Dzień dobry Bartku. I ja sobie to gdzieś tam w głowie układam i gdzieś mi to tam pracuje, a w ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu dokładnie miałam takie parę takich rozmów towarzyskich, w których poruszaliśmy tematy związane właśnie z jakością, z byle jakością, z takimi różnymi wątkami, które nas po prostu denerwują, co łatwo zmienić, a mogłoby działać lepiej, jak się to wszystko ma do fundraisingu i do zbiórek i do misji, ale też do charyzmatu, bo nie ukrywam, że jest to też obszar, w którym działam, który znam, który jest mi bliski, czyli te organizacje kościelne, okołokościelne. Witam na Instagramie. Super, jesteście też na Instagramie, cieszę się bardzo. No w związku z tym no, mamy parę takich rzeczy, które moglibyśmy sobie, żeby podotykać, rozpracować i omówić. Jeszcze czekam na Was, bo pewnie tak, Ela daje znać, że jest i działa świetnie. Pierwotnie ten live miał mieć tytuł mniej więcej czego nie mówią Wam o pieniądzach w kościele, więc no może byłby bardziej chwytliwy, ale to nie o to chodzi, żeby tutaj robić jakąś sensację, tylko żeby się po prostu zastanowić nad tym, co nie działa i dlaczego nie działa i jak łatwo zrobić, żeby działało. Jak wiecie, ci wszyscy, którzy nas obserwujecie na Armigerze, a ci, którzy gdzieś dołączyli dziś, to się zaraz dowiedzą. Mamy tydzień z książką fundraising dla ludzi kościoła, którą do niedzieli można kupić taniej i to jest oczywiście świetne dla Was. Ale ja nie jestem tu dzisiaj po to, żeby Wam mówić, że ta książka jest świetna. Oczywiście ona jest świetna, to jest jasne, ale nie po to tutaj będę teraz mówić przez 15, 20 czy 30 minut, w zależności jak się tu rozpędzimy. Tylko ja tu jestem po to, żebyśmy się zastanowili nad tym, co w naszych organizacjach i w organizacjach, też w środowisku kościelnym, jest takiego, co możemy zmienić, co możemy naprawić. I to trochę chciałam Wam powiedzieć o moich doświadczeniach i o tym, co gdzieś mnie irytuje, irytowało, co obserwuję, na co też w pewien sposób zwracają uwagę różni działacze. Świeccy, nieświeccy, przeróżni, po to, żeby Wam pokazać, że te rzeczy można zmieniać. I mnóstwo takich rzeczy, których ja będę pewnie mówić w kontekście książki, w związku z tym w kontekście kościoła, ale ponieważ to jest mój kościół, to ja tu nie jestem po to, żeby teraz omawiać wszystkich i mówić tu Wam na wizji, jaki jest kościół zły, bo uważam, że oczywiście, że jest totalnie inaczej. Natomiast jest mnóstwo obszarów, które możemy sobie naprawić. I to właściwie wszystko, co ja mówię, czy piszę w książce w kontekście kościoła, w kontekście współpracy, w kontekście pracy, w kontekście porządku, w kontekście misji, w kontekście wierności charyzmatowi, czyli właśnie misji organizacji, to wszystko jest do przełożenia jeden do jeden praktycznie do każdej organizacji pozarządowej. I nie jeden raz już od czytelników książki słyszeliśmy, że książka ma totalnie uniwersalną wiedzę. Rzeczywiście to jest fundraising dla ludzi kościoła, bo ja ją napisałam po to, żeby wspierać środowisko, w którym jestem ja, z którego ja pochodzę, z którym się utożsamiam, do którego się przyznaję, na którym mi zależy.
Więc bardzo mi zależy na tym, żeby fundraising, relacyjny fundraising, który jest pełny troski o ludzi, a nie troski o pieniądze, trafił do środowiska, które jest dla mnie ważne. Ale to nie znaczy, że nie można tego wszystkiego zastosować w innych organizacjach, w organizacjach, które nie mają w szyldzie jesteśmy chrześcijanami, katolikami czy kimś tam, organizacjami, które w ogóle jakby nie wychodzą ze środowiska kościelnego, tylko istnieją dlatego, że no, spełniają jakąś misję, widzą jakiś problem, chcą go rozwiązać, dlatego istnieją. Więc ta wiedza, którą ja mówię Wam, wszędzie i wam piszę, i w książce, to jest wiedza uniwersalna do zastosowania w każdej organizacji. To, czym ta książka się różni i dlaczego ona jest też taka to trochę bardziej kościelna, to jest to, że w całym rozdziale o studium przypadku są opisane cztery zbiórki, które odbyły się w środowisku kościelnym. To znaczy, inicjatorami są siostry zakonne, bracia zakonni, budowa sanktuarium i wspieranie inicjatywy prowadzonej przez zakon, natomiast prowadzonej przez osobę świecką. Natomiast, więc jakby kontekst jest taki, ale narzędzia, problemy, wyzwania, trudności są uniwersalne dla każdej organizacji. Co więcej, w ostatnich dniach miałam parę takich rozmów, tak jak Wam wspomniałam, początek tych rozmów był zupełnie inny niż ich koniec. Znaczy, one były rozmowami zupełnie albo o innym projekcie, albo zupełnie towarzyskie, i nagle wychodziły takie wątki, i to też gdzieś tam sobie czytam jako taki znak, że to jest ważne, że to cały czas żyje w nas wszystkich. Że wciąż spotykamy się w kościele z takim myśleniem, że Pan Bóg zadziała przez wszystko, co zrobimy, w związku z tym możemy robić byle jak. Nie? Bo on jest większy, mądrzejszy, silniejszy i tak dalej, i on wszystko może, nie? Znaczy, dla wierzących tak, no tak jest, dla wierzących, nie? Ale to nie jest powód do tego, żeby odstawiać szopkę. I to nie w sensie Bożym Narodzeniu, żeby robić coś byle jak, żeby nie starać się, żeby nasze logotypy, nasze materiały promocyjne, nasze strony internetowe i nasze media społecznościowe, nasze spotkania, wydarzenia i wszystko było byle jakie. To musi być porządne, dlatego że po prostu to ludzi przyciąga. I to teraz nie ma już znaczenia, czy to jesteśmy w kościele katolickim, protestanckim, czy jakimkolwiek, czy w ogóle jesteśmy w kościele, czy nie jesteśmy. Jakość jest, i to pierwsze spotkanie z okładką, z tym, co widzimy, z tym właśnie szablonem, z tą stroną internetową, z tym wszystkim, co widzimy pierwszy raz, to jest ten znak dla odbiorcy, czy ja chcę wiedzieć więcej, czy mnie to interesuje, czy to będzie podane dobrze, czy to jest warte mojego czasu, po prostu, czy to jest przygotowane profesjonalnie, maksymalnie profesjonalnie, jak był w stanie zrobić to zespół organizacji. I zwróćcie uwagę, że, znaczy wiem, że część z Was zwróciła na to uwagę, że książka, którą my wydaliśmy ze słowem Kościół, ona nie ma na okładce, wiecie, katedry, malarstwa, jakichś cieni, gradientów i innych takich dziwnych rzeczy, bo ta książka ma się kojarzyć jako podręcznik, ma się kojarzyć z byciem takim przewodnikiem, ma się kojarzyć wręcz biznesowo, i ona ma taka być. Dlatego okładka miała dla mnie ogromne znaczenie przy wydawaniu tej książki. Ma być maksymalnie prosta, czytelna, zgodna z najnowszymi trendami. I tak się robi okładki teraz. No, one są po prostu minimalistyczne. Takie są trendy. I to, że ja jestem człowiekiem kościoła, to ja nie muszę od razu tego kościoła na tą okładkę dawać. I jeszcze w postaci jakiegoś kolażu, i jeszcze 50 napisów, i w ogóle z honorowym patronatem księdza biskupa, nie? No nie, no nie. Szukajmy takich wzorców, które przyciągają ludzi. I wczoraj rozmawiałam sobie z taką Anią, która zajmuje się ewangelizacją, i ona mówi taką rzecz: jeżeli my mamy dotrzeć do młodzieży, i to dotyczy teraz każdej organizacji, na przykład, która dociera do młodzieży, jeżeli my mamy dotrzeć do młodzieży i plakat naszego wydarzenia, czy nasz profil na Facebooku, czy nasza strona internetowa wygląda jak sprzed 15-20 lat, to ta młodzież do nas nie przyjdzie. Oni nawet nie przeczytają nagłówka, nawet nie klikną po prostu w żaden link. Oni przyjdą wtedy, jeżeli ta szata graficzna będzie na takim poziomie, jak widzą u, no nie wiem, jak to wszystko nazwać, konkurencji. To znaczy, zastanówmy się, co pod kątem jakości
interesuje ludzi i naszą grupę, do której chcemy dotrzeć, i róbmy to porządnie. Ja się tak skupiam trochę na tej grafice, ale rzeczywiście to jest taki też temat żywy ostatnio w kilku kręgach w kościele. Już nie będę tutaj przytaczać gdzie, ale bardzo, bardzo intensywna dyskusja, co roku zresztą, jest na temat logotypu. W związku z tym jakby, no i gdzieś jest coś, gdzieś jest jakaś bariera, która powoduje, że mimo że ludzie mówią, zróbmy to wreszcie dobrze, no to nigdy to jeszcze nie było dobrze. To znaczy, było dobrze, jak to było 20 lat temu czy 30 lat temu, bo tak było wtedy. Natomiast to nie może teraz wyglądać tak samo. No absolutnie nie może wyglądać tak samo. Więc ja mam masę takich doświadczeń i ja mam mnóstwo takich głosów od was, że po prostu potem mamy takie, że wstydzimy się naszej wspólnoty. Nie? Wstydzimy się tego kościoła, no bo to jest takie byle jakie, że my jesteśmy takie żebraki, biedaki i w ogóle te pieniądze, no to już w ogóle, no to tylko na tackę albo księdzu, jak przyjdzie po kolędzie, a jeszcze tak nagadać, że w kopercie coś tam, nie? No, no nie. Jeżeli my zaczniemy myśleć w taki sposób, że to jest tak samo ważne jak każdy inny obszar, jeżeli działalność naszych organizacji ma być odbierana profesjonalnie, no to musimy to robić profesjonalnie. I na przykład jest tak, bardzo często się powtarza w organizacjach pozarządowych, wielu, wielu, nie tylko kościelnych w ogóle, że słyszymy, będziemy mieć nową stronę internetową. To jest komunikat od zespołu organizacji. Super, będziemy mieć nową stronę. A my pytamy, ok, ile za nią płacicie? A wtedy w odpowiedzi, nie, nie, to nam znajomy za darmo robi. I ja wiem, i mnóstwo osób z was też wie, że po prostu to się nie uda. Że ta strona albo nie zostanie zrobiona przez tą osobę, albo będzie robiona pół roku, rok, półtora, bo i takie cuda słyszałam. Płaćmy ludziom za ich pracę. I to już obserwuję od kościoła. Wszędzie. Naprawdę. Jeżeli chcemy mieć coś dobrego, to zapłaćmy za to. Zapłaćmy za ludzką pracę. I wiele takich rzeczy, które widzimy w organizacjach pozarządowych, widzimy również w obszarze naszych wspólnot, które gdzieś uczestniczyliśmy, czy poznajemy, że to właśnie zawsze tak działa. Ile to będzie kosztować, dlaczego tak drogo? Nie? Zawsze tak jest. Dlaczego nie możemy tego zrobić za darmo? To znajdźmy wolontariusza, który nam postawi stronę i znajdźmy wolontariusza, który będzie nam prowadził profil na Facebooku. A żeby dobrze prowadzić profil na Facebooku, to nie można sobie tego robić 10 minut dziennie. No bo nie. Ktokolwiek prowadził profil w mediach społecznościowych w sposób systematyczny, ze strategią, z myśleniem o tym, co publikujemy, no to to nie jest 10 minut. Zapytajcie naszej Eli, ile zajmuje jej to czasu. I na to trzeba mieć przestrzeń. Jeżeli oczywiście mogą to robić wolontariusze, takie jeszcze różne rzeczy mogą robić wolontariusze, ale jeżeli chcemy mieć pewność, to umawiamy się po prostu na wynagrodzenie. Na wynagrodzenie i płacimy ludziom za pracę. Po prostu, no, płacimy ludziom za pracę. No i tyle. Co jeszcze? Z takich rzeczy, które nam się pojawiają gdzieś w tym obszarze takim też kościelnym, trochę co mówimy między sobą, a boimy się powiedzieć głośno, no to są takie, to jest transparentność, to jest przejrzystość. To jest tego, że ile nasza parafia, czy nasza wspólnota w ciągu na przykład ostatniego roku, ile przekazaliśmy, ile otrzymała stacy, ile otrzymała gdzieś tam, gdzie jak były dofinansowania, gdzie jakiś, nie wiem, grant na remont dachu, cokolwiek. Ja nie pamiętam takich informacji w moich wspólnotach. Natomiast pamiętam scenę z kultowego serialu Rancho, nie wiem, czy też to kojarzycie, gdzie proboszcz na drzwiach kościoła wywiesza kartkę, ile pieniędzy przyszło do kasy parafialnej i na co została przekazana, czyli no i normalnie w świecie publicznie sprawozdanie w wspólnocie, która finansuje tę parafię. Nie? I pamiętam tę scenę, jak cała społeczność się bardzo stresowała, społeczność kościoła przypadkowo się stresowała, że teraz to będzie dramat, że ludzie przestaną dawać pieniądze, a ludzie stwierdzili, ale dlaczego tak mało, my damy więcej. I widzicie, transparentność nie tylko jest naszym obowiązkiem jako zbieraczy pieniędzy,
W tym sensie, że to są pieniądze należące do naszych darczyńców i im się należy ta informacja. Skoro włożyli gdzieś jakieś pieniądze, to chcą wiedzieć, co się z nimi dalej dzieje. Ale też dlatego, że transparentność bardzo często pobudza hojność. I nie dlatego, że jest mało, tak jak było w tej scenie rancza. Niekoniecznie dlatego, ale też dlatego, że jeżeli my powiemy, że zebraliśmy, nie wiem, 3 miliony w ciągu roku i zrealizowaliśmy takie i takie rzeczy i pomogliśmy tylu osobom i zrobiliśmy jeszcze coś tam i chcemy więcej, bo jeszcze są kolejni, którzy czekają na tę pomoc i na to wsparcie, no to to będzie działać. To ludzie przyjdą i wpłacą, bo widzą, że każda kwota jest dobrze zarządzana i każda kwota jest inwestycją w to dobro, którego deklaruje się wspólnota, organizacja. Więc no, z transparentnością to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, a w samym kościele mówimy sobie o tym między sobą, a tak potem nie wiemy, co się dzieje z tymi pieniędzmi. Bardzo często, bardzo często. Jeżeli znacie przykłady wspólnot parafii, które rzeczywiście się tak rozliczają i tak sprawozdają, ile pieniędzy w ciągu roku. Bo na przykład są statystyki, ile było ślubów, ile było chrztów, i to są ważne rzeczy. Ja nie neguję takich rzeczy. Ja w ogóle nie neguję rzeczy, które w tej chwili nie neguję rzeczy, które dotyczą duchowości, i to jest jasne, i to w ogóle zostawiam, nie mój obszar. Ja mówię o sprawozdaniu, jeśli chodzi o pieniądze. Jeżeli znacie takie przykłady, to mi podrzućcie, chcę zobaczyć i cieszyć się tym, że są osoby, które to robią. I dla nas to jest bardzo ważne, żeby taka świadomość tego, że te pieniądze przekazane przez parafian, przez wspólnoty są wspólnymi pieniędzmi i że z nich się trzeba rozliczać, i zależy nam też, żeby ta świadomość dotarła jak najdalej, jak najszerzej. Kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy już czytali książkę, no bo książka to nie jest dzisiaj premiera, nie? Wiecie o tym. Książkę wydaliśmy w zeszłym roku. Jak rozmawiam z ludźmi, którzy przeczytali tę książkę jeszcze przed drukiem i potem ci, którzy już taką wydaną pięknie czytali, to powtarza się to samo, że o rany, tę książkę powinien przeczytać, nie wiem, każdy ksiądz na świecie i w ogóle każda wspólnota, każdy lider, każdy animator. I to jest przepiękne, że udało się nam stworzyć coś takiego. Tylko że teraz ja potrzebuję Was do tego, żeby rzeczywiście ta książka dotarła. Bo o jakości, o transparentności, o budowaniu wspólnoty, my sobie tu możemy mówić w naszym niewielkim gronie. I super, jak to Wam zaowocuje u Was i oby tak było. Natomiast to musi iść dalej. To musi iść dalej, dlatego że to my tworzymy te wspólnoty, ten kościół. I teraz już bardzo kościelnie będę mówić. Tak trochę ostrzegam, ale wy wiecie, że my jesteśmy kościelni, więc nie powinno was to zaskakiwać. Że tak jak wczoraj miałam właśnie rozmowę z taką Anią, która powiedziała, że też w kontekście pieniędzy, że żeby ludzie hojnie dawali, to my, jako kościół, jako inicjatorzy różnych wspólnot, my musimy hojnie dawać. My musimy hojnie siać, my musimy dużo rozdawać. I to się tak totalnie pokrywa z tym, co my mówimy, że wy wiecie, że żeby ludzie do was przyszli, płacić wam pieniądze, muszą od was otrzymać jakąś wartość. I tutaj, jak sobie to przełożymy na język kościelny, z którym na co dzień tak trochę walczymy komunikacyjnie, nie? To rzeczywiście musimy hojnie być z ludźmi, nie? Hojnie siać, hojnie dawać, hojnie się pokazywać. I jeżeli to jest nasza odpowiedzialność jako wspólnot, jako parafii, jako kościoła w ogóle, żeby wychodzić do ludzi. I to, że mówimy, że na przykład, nie wiem, ktoś tam odchodzi z kościoła, no to jest dla nas taki impuls, okej, zróbmy coś, żebyśmy my wyszli tam, gdzie oni są. Żebyśmy my z naszą wspólnotą wyszli tam, gdzie ci ludzie są. I dalej, żebyście wy w swoich organizacjach wyszli tam, gdzie wasi ludzie są. I to jest zawsze to samo. I jak obejrzycie sobie inne kawy, przypomnijcie sobie jakieś szkolenia z nami, inne spotkania, czy nagrania z seminarium, swoją drogą dla katolików, które mieliśmy w 2019 roku, to będziecie słyszeć właśnie to, że jako organizacja pozarządowa musicie ludziom wokół różnym dać mnóstwo wartości, żeby oni z wami zostali, żeby ich zainteresować, żeby oni przyszli. I żeby dbać o to, co robicie, że skala ma znaczenie, że jakość ma znaczenie. I to jest tak dokładnie to samo do włożenia w nasze środowisko kościelne.
Dlatego mówię, że ta książka jest uniwersalna, bo ona jest po prostu. Ja tytułem chcę zwrócić uwagę na kościoła w ogóle, uwagę kościoła i ludzi kościoła, i księży, i biskupów, i wspólnot małych, większych, oazowych, scholek, wiecie, wszystko, i gigantycznych wydarzeń ewangelizacyjnych, zwrócić uwagę na to, że to możemy robić super. I to nie będzie umniejszać Panu Bogu, nie? Bo on tak, my wierzący wierzymy w to, że on zadziała zawsze, ale im my się więcej otworzymy, więcej z siebie damy, tym to działanie będzie większe. Więc to jest bardzo ważne, żeby wychodzić do ludzi, żeby o nich dbać. Ela pisze, że w ogóle byłoby inne doświadczenie odbioru kościoła, gdybyśmy my skupili się na dawaniu. Dokładnie to jest to, dokładnie tak. Dokładnie tak. Jeżeli my ze środka kościoła będziemy się skupiać na tym, żeby dawać, a nie przyprowadzać do nas, nie, tylko na tym, żeby wychodzić, to sytuacja byłaby kompletnie inna. I odbiór naszych wspólnot, naszego kościoła też będzie zupełnie inny. Dlatego ja poświęciłam pół roku na to, żeby książkę napisać, poświęciliśmy, zainwestowaliśmy w to, żeby tę książkę wydać, i niech ona idzie po to, żeby zmieniać wasze miejsca, wasze wspólnoty, wasze diecezje. Dajcie taką książkę proboszczowi, dajcie taką książkę biskupowi. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dajcie, nie wiem, liderom wspólnot, dajcie animatorom. Niech to idzie i róbmy rzeczy dobrze. I bądźmy taką. No znowu powiem konkurencja, chociaż to nie jest do końca to słowo, którego potrzebuję w tym momencie, dla innych inicjatyw. To znaczy udowodnijmy i pokażmy, że jesteśmy odpowiedzialni za to, co mamy i za to, co robimy, nie? Oczywiście, jeśli chodzi o tutaj aspekt kościoła, to nie chodzi o to, żeby robić wydmuszkę. Zresztą w organizacjach też, to jest bardzo uniwersalne właściwie, co ja mówię, że nie chodzi o to, żeby robić wydmuszkę, to znaczy, żeby wszystko było właśnie przerost formy nad treścią, nie? Że my teraz pięknie opakujemy w piękną stronę internetową, w cudowne foldery, będziemy sami pisać książki, wydawać jakieś opracowania, cuda, robić wydarzenie ewangelizacyjne czy coś tam, ale żebyśmy nie zapomnieli o tym wsadzie, nie? To znaczy o tym, co jest najważniejsze, o tej treści. I to dotyczy też organizacji, no wszystkich organizacji, żebyśmy nie zapomnieli o tym, co jest najważniejsze, czym się kierujemy, jaka jest istota tego, co robimy, i jaki jest ta wielka misja, charyzmat. Wczoraj jedna z czytelniczek i wielkich orędowniczek książki napisała do nas, że, no mówię znajomego księdza, żeby kupił książkę, i jemu się bardzo podoba to, że właśnie jest w tej książce o wierności charyzmatowi. Że to nie jest tak, że to nie jest podręcznik, jak zrobić puste wydarzenie, albo jak ładnie pisać, żeby ludzie się na to złapali, tylko to jest podręcznik o tym, jak pisać o sobie, jak być autentycznym, jak budować relacje, jak wychodzić do ludzi, jak im dawać, jak z nimi być, jak ich zapraszać. Prosić, może nawet niekoniecznie, bardziej zapraszać, że tworzymy rzeczywistość. I wszystko w oparciu właśnie o charyzmat, o misję, bo ja współpracuję z różnymi zgromadzeniami, zakonami, i wiem, że to są środowiska bardzo różne. I że mają swój pewien rys, no właśnie charyzmat, nie? Coś takiego, że mamy takie skojarzenie, że Franciszkanie są tacy, Dominikanie są tacy, no nie? Co, oczywiście nie stereotypy, ale są pewne takie tendencje, coś myślimy o tych ludziach, coś myślimy o tych wspólnotach, ale to tak jak organizacje, mamy trzy organizacje, które zajmują się takim samym obszarem, prowadzenie zajęć artystycznych dla młodzieży, a każda z nich ma inny klimat w środku i każda będzie komunikować się inaczej i innym językiem i pokazywać się inaczej. Ważne jest to, żeby w ogóle wychodzić do ludzi. Więc wiem, że książka jest czytana i wiem, że jest polecana, i ja się ogromnie z tego cieszę, bo my na tym nie robimy kokosów, tylko chodzi o to, żeby zrobić coś bardzo dobrego dla środowiska, które jest dla nas ważne. I dlatego nie wstydziliśmy się napisać, że to jest książka dla ludzi kościoła. Dla ludzi kościoła. I to jest dla nas ważne, żeby ona do ludzi kościoła dotarła, ale dociera też do różnych innych, i rzeczywiście to, co mówię, jest uniwersalna. Co wam jeszcze mogę powiedzieć?
że co znajdziecie jeszcze w książce, ci co nie czytali, to ona ma takie, podzieliliśmy ją na trzy części, w ogóle wielkie uściski w tym momencie i pozdrowienia dla redaktorki Marty Łysek, która robi cuda z książkami i z tekstami i dzięki niej ta książka jest taka uporządkowana. Jak widzicie, ja to mam pozaznaczone, sama ją napisałam, ale i tak szukam pomysłów, inspiracji i różnych cytatów. Jest tu taki rozdział, jak rozwinąć działalność ludzi kościoła w fundraisingu. Więc dokładnie o tym piszę, na co możemy zwrócić uwagę w naszych wspólnotach, w naszych parafiach, żeby zbierać pieniądze. I nie mówię tylko o takich zbiórkach małych, znaczy właściwie o wszystkich, bo to chodzi i też o takie regularne wpłacanie na swoją parafię, tak jak jest składka w czasie mszy, i każdy inny sposób, jaki ludzie wpłacają na swoje wspólnoty, jest dobry. Chodzi o to, żeby ten kontakt i komunikat był ciepły i żeby to było relacyjne i żeby to było takie dobre, że ja wiem, że księża, bracia są zapracowani i siostry, zakony prowadzące różne dzieła, domy i tak dalej, są zapracowani i wszyscy jesteśmy potwornie zapracowani. I jak wy prowadzicie w swoich organizacjach zbiórki, no to my też wiemy, że musicie mieć przestrzeń na to, żeby tę zbiórkę prowadzić, nie? I żeby ten kontakt z ludźmi utrzymywać. I ja sobie zdaję sprawę z tego, jak wiele obowiązków ma na przykład proboszcz, chociaż pewnie ja i tak o wielu nie wiem. I jak wiele różnych działań podejmują różne, nie wiem, prowadzący domy pomocy na przykład, czy jak są zbiórki na misję, to że to jest też, o ile na misję całkiem łatwo się zbiera i tak, to jednak to nie jest główna działalność misjonarza, że on zbiera pieniądze na misję, tylko on tam jest z ludźmi i dla ludzi, nie? Więc mając to wszystko na uwadze, opisałam takie wskazówki, co możemy zrobić w sumie niedużym kosztem, żeby było łatwiej wszystkim i prowadzącym zbieranie pieniędzy i tym, którzy będą wpłacać. Dla mnie ważne było też to, żeby w tej książce wybrzmiał taki kontekst współpracy pomiędzy osobami duchownymi a świeckimi i tego, że żyjemy w różnych rzeczywistościach. I żeby się raczej otwierać, a nie zamykać na to, nie? To znaczy, ja mam możliwość, miałam przez lata możliwość zaobserwowania, jak żyje w miarę, oczywiście, jak żyje ludzie w zakonie, dlatego że bardzo blisko się z nimi byłam, przyjaźnimy się i rozumiem wiele rzeczy, ale dlatego że oni mi to powiedzieli, albo mogłam to zaobserwować we współpracy. Natomiast też fajnie, żeby to też działało w drugą stronę, czyli my świeccy, jak wiemy, że coś możemy w naszych organizacjach zrobić lepiej, bo się na to znamy, jako specjaliści, jako świeccy, bo coś tam, to po prostu to robimy. Proponujemy, my wiemy jak. Możemy zaoferować pomoc w takim obszarze. Bo takie mówienie, że nie wiem, księża tam mają mnóstwo kasy, a biskupi żyją w pałacach, to no, nic nam nie daje, nie? No nic nam nie daje. Da nam dopiero taka postawa współpracy, postawa otwartości i takiego, że tam, gdzie mamy możliwość działania, to działamy. Tam, gdzie mamy możliwość rozmawiania, rozmawiamy. Tam, gdzie mamy możliwość zaoferowania swojej pomocy, swojej usługi, swojego doświadczenia, tam to proponujemy. I to jest fajne, też tak możemy poznać te dwa środowiska i tak wzajemnie się uzupełnić i tak się zrozumieć. Na przykład, ile wynosi rata kredytu i ile pracownik w organizacji przy kościelnej powinien zarabiać, żeby w ogóle tę ratę kredytu na przykład zapłacić. To są takie totalnie przyziemne rzeczy, ale to są rzeczy, które ja słyszę, jak z wami rozmawiam. Że, no właśnie, że ci, którzy nas zatrudniają w organizacjach kościelnych czy około kościelnych różnych tego typu, po prostu nie wiedzą takich rzeczy. No ale to się nie ma co obrażać, tylko się rozmawia, nie? I ja tak robię. I to bardzo otwiera oczy i bardzo ułatwia współpracę. I to jest ważne, żebyśmy sobie też dbali o siebie i o swoją relację. Ja mogę długo, ale to też nie o to chodzi, żebym ja tutaj przez 2 godziny opowiadała o tym, co ja myślę o kościele i o pieniądzach, chociaż trochę tak. Trochę wam powiedziałam, dużo jest w książce oczywiście. Natomiast to, co chciałam, żeby wam tak zostało w głowie najbardziej, to jest to, że fundraising relacyjny jest do zastosowania zawsze. I jestem autorką książki dla ludzi kościoła i uważam, że to jest bardzo potrzebna książka.
Ja kilka lat chodziłam z tym, że jest tyle rzeczy, dlaczego oni to robią inaczej? W ogóle dlaczego? Dlaczego? Przecież możemy to zrobić lepiej, prościej, inaczej. W ogóle wytłumaczmy ludziom w kościele w różnym sensie, że możemy coś zrobić inaczej, że inaczej się myśli, że logo zupełnie inaczej powinno wyglądać, nie wiem, w XXI wieku. No i właśnie z tym, jak tak sobie chodziłam, z tymi takimi moimi czasem frustracjami, to sobie je przepracowałam we wskazówki. Konkretne rzeczy, na co zwrócić uwagę, co możemy zrobić, jakie mamy rozwiązanie, jaką postawę warto przyjąć, przetestować, żeby się lepiej pracowało. I to uważam, że to jest cenne. I bardzo mnie cieszy, kiedy słyszę, że tak gdzieś tam ktoś pisze czy mówi, że to jest potrzebna książka. I z różnych kręgów. No to już nie chodzi o to, żeby teraz tutaj wymieniać te wszystkie nazwiska, chociaż jestem wszystkim bardzo wdzięczna. Natomiast rzeczywiście słyszę, że ona jest potrzebna i że pomaga i skraca drogę, że nie trzeba się uczyć na swoich błędach, można trochę na cudzych. Co więcej, można inspirować się przykładami, które są w książce. Nie wiem, jak rozbudowywać bazę mailingową, jak prowadzić zbiórkę, jak współpracować z mediami, czy to w ogóle warto iść do telewizji, czy nie warto, skoro będziemy tam 3 minuty. Więc na podstawie doświadczeń innych organizacji, innych inicjatyw możecie się zastanowić, czy też tak chcecie i czy to jest dla Was. No, na końcu książki są oczywiście narzędzia. Narzędzia takie, które budżet bliski zero, nie? Czyli tak a propos, żeby było Wam łatwiej zbierać. Natomiast to, co jest najważniejsze, to jest to w głowie, że to jest nasze, że to jest nasze wspólne i że możemy zrobić dużo, dużo dobrego. No to ja mam dla Was prezent, o czym mam nadzieję, że wiecie, bo jak sobie wejdziecie, patrzcie teraz. Uwaga, link na Facebooku teraz, Instagram. Na Facebooku leci link bezpośredni do książki, także tylko klikasz i nic więcej nie musisz robić. Ale jak wrzucisz książkę do koszyka i wpiszesz taki króciutki kod, który właśnie również wrzuciłam w komentarzu, to cena książki spada. Także bracie, korzystać. Obniżka jest do niedzieli, do 7. Niech się niesie. Niech się niesie, niech Wam pomaga. To naprawdę jest duży skrót i takie kompendium tego, czego uczymy na co dzień we współpracach, poparte doświadczeniami organizacji i różnych inicjatyw. I niech to się niesie. I niech Wam służy jak najlepiej. I żebyśmy już więcej nie musieli rozmawiać o byle jakości, ale o wysokiej jakości, na której nam wszystkim zależy we wszystkich naszych działaniach. Dzisiaj nie ma dyskusji w komentarzach, bo to takie było, wiem, moje dzielenie się bardziej obserwacjami. Jeśli coś Wam przyjdzie do głowy, to piszcie, piszcie oczywiście. Bardzo chciałam, żeby Wam to służyło jak najlepiej. Przewincie sobie też naszego Facebooka, zobaczcie, kto już czytał książkę. Tutaj zresztą w środku jest na skrzydełkach opinie pierwszych czytelników i jeszcze przed redakcją. Także wiecie, taki niedopracowany tekst, kochani, przeczytali i dużo dobrych słów powiedzieli. Dobrze. Idźcie, bierzcie i czerpcie. Bierzcie i czerpcie z tego wszyscy. Bierzcie książki, czytajcie, zaznaczajcie fragmenty, wracajcie do nich, wprowadzajcie u siebie i po prostu korzystajcie. I niech do Was spływają miliony i masa hojnych, wspaniałych darczyńców. Nie piszecie nic więcej. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Cały tydzień będziemy mówić o książce, także możecie się spodziewać jeszcze paru innych kontekstów. Dowiecie się też, kto już czytał książkę, co o niej myśli. Więc zostańcie z nami na Armigerze wszędzie i życzę Wam pięknego tygodnia. Do zobaczenia!